dobry, YouTube. Dziś porozmawiamy sobie o stawach. Stawy muszą być czyste, napowietrzone, żeby ryba dobrze mogła oddychać, być zdrowa i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tych stawach mowa. Zacznijmy od samego początku. Jeżeli jesteś początkującym adeptem sportów siłowych, to jesteś na najlepszej drodze do tego, żeby zadbać o te stawy już na samym początku. Otóż, oprócz tego, w dalszej części przejdziemy do suplementacji. Oprócz tego, że zaczynasz trenować, starasz się dbać o stawy, przede wszystkim zabezpieczając się doskonałą wręcz rozgrzewką. Nie rzucając się na ciężary, nie bijąc rekordów, oczywiście w pierwszych jakichś ćwiczeniach, seriach i tak dalej. W ten sposób już na samym początku drogi swojej, prawda, z ciężarami dbasz o te stawy. Trzymasz podczas treningu. Fajnie, ja wiem, że dobrze jest się rozebrać na treningu, tym bardziej, jeżeli jest się w formie, ale jeżeli ktoś też trenuje gdzieś po piwnicach, strychach i tak dalej, to trzymać te miejsca, kolana, łokcie, nadgarstki w ciepłocie, czyli żeby tym stawom było ciepło, wtedy zabezpieczamy je przed jakimikolwiek urazami. W ten oto sposób jest to początkowa faza dbania o stawów. W dalszej części, jeżeli już marzymy o jakichś bojach, jesteśmy rozgrzani i tak dalej, i mówimy tutaj już o gdzieś drodze, po iluś latach trenowania, gdzie już te ciężary są naprawdę znaczne, to wtedy możemy używać jakichkolwiek zabezpieczeń typu pasy, opaski na nadgarstki, na łokcie i tak dalej, żeby w tych maksymalnych bojach, w tych ciężkich seriach używać i chronić stawy. Dopóki się da, staramy, żeby naturalnie gdzieś ta ochrona tych więzadeł, ścięgien, aparatu mięśniowego była ochroną dla naszych stawów. Tu mówimy na razie o tym takim, że tak powiem, mechanicznej ochronie stawów. Błędem jest, często nieraz widzę też na siłowniach, że przychodzą młodzi adepci, gdzieś tam na sztandze mają na klatę powiedzmy nawet nie 60 kg, 20 ważąc, też przy tym około 50, może 70 kg i już gdzieś wykonują te boje na raz, na dwa, poobwijani i tak dalej. Naturalnie nabrać tej odporności, że tak powiem, wzmocnić te więzadła, ścięgna, żeby te stawy również były bezpieczne, a nie od razu zabezpieczać się taśmami przy tak, no, ciężarach, które naprawdę organizm jest sobie w stanie poradzić. Także to pierwsza sprawa. Kolejny etap, jak już jesteśmy no trochę wyeksploatowani tym treningiem, co mogę powiedzieć na swoim przykładzie, to po pierwsze, jeżeli już jesteśmy o tych zabezpieczeniach, ja staram się oczywiście rozgrzewać i tak dalej, zresztą to widzicie na filmach, w kolejnych ćwiczeniach, w mocnych seriach używam, dlatego że już jestem też po jakichś tam kontuzjach delikatnych, używam i zabezpieczam się oczywiście, żeby trzymając ciepłotę, no i wtedy głowa też inaczej pracuje, neopreny na łokcie, na kolana, jak wykonuję ciężkie serie przy przysiadach, przy wszelkich mocnych wyciskaniach. Oczywiście przy jakichś ćwiczeniach izolowanych już tego nie robię, ale przy tych ciężkich ćwiczeniach, przy wyprostach na triceps i tak dalej, używam i zabezpieczam się tymi opaskami i bez względu na to, kto co mówi i tak dalej, ja po prostu wiem, że to jest dla mnie najlepsze, kiedy tylko zapomnę wziąć albo chcę zrobić taki niby lżejszy trening, ale mnie poniesie, a nie używam tych opasek i tak dalej, no to wtedy czuję, że tego nie zrobiłem następnego dnia, także no na pewno pomagają te akcesoria. Kolejna sprawa, zadbajmy o stawy od środka, więc odpowiednia suplementacja. I teraz jak to zrobić? No, na rynku jest wiele suplementów oferujących wspomaganie dla naszych stawów, które niewątpliwie są niektóre gorsze, niektóre lepsze, ale tak naprawdę, jeżeli mamy problem z tymi stawami, to lepiej wziąć coś tam, na pewno pomoże, nic tam, które na pewno nam nie pomoże. Także jeżeli mamy taki suplement, można nim spokojnie się suplementować. Ja akurat z firmy Seven Nutrition, Steel Jointa, biorę codziennie rano. No i jakoś nie mam problemu z tymi stawami. Nie powiem, że jak zrobię jakiś ciężki trening i tak dalej, poniesie mnie, jak to mówiłem wcześniej, no to czuję po tych stawach, że no frytach, kurczę, chyba było za ostro, bo nie czujesz mięśnia, tylko stawy. Dobra, ale jak to zrobić w jeszcze lepszy sposób? Otóż przede wszystkim, co jest najważniejsze przy stawach?
Najważniejszą rzeczą przy stawach jest odpowiednie nawodnienie, czyli woda, 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 woda przy redukcji, woda przy masie, woda przy zabezpieczeniu stawów jest elementem najważniejszym. Pamiętajcie, żeby odpowiednio nawadniać organizm. Wliczajcie to herbatę, kawę i tak dalej, i tak dalej. Trzymając się wzoru, że na każde 10 kg mniej więcej, na każde 10 kg wagi naszego ciała pijemy od 300 do 350 ml wody, czyli na takiego 100-kilogramowego chłopa te 3,5 litra płynów to jest minimum. Woda, woda, woda. Poza tym najważniejsze witaminy, które mają wpływ na nasze stawy, to witamina C i witamina B3. To jest dość istotny element. Jeżeli chodzi o minerały, możemy sobie stworzyć samemu taką suplementację ochraniającą nasze stawy. Jeżeli chodzi o minerały, to tutaj na pewno miedź, na pewno krzem i na pewno bor są tymi elementami mineralnymi najważniejszymi. Co tam jeszcze? Czarci pazur, pamiętam, kurkuma nawet, imbir doskonale wpływa też na nasze stawy. I co najlepiej zrobić, jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki mamy poziom tych witamin i minerałów w naszym organizmie, to najprostszą sprawą zrobić byłoby badania, bo nieraz jest tak, że nas coś zaczyna boleć i tak dalej. I szukamy różnego rodzaju przyczyn, a przyczyna może być w niedoborze właśnie tych witamin i minerałów i również w najprostszym elemencie, jakim jest po prostu woda. Jesteśmy odwodnieni, niedopici. Pamiętajcie, że jak człowiek się napije, to jest szczęśliwy i musi być, prawda, odpowiednio nawodniony. Także można to zrobić właśnie w ten sposób. Ciężko trenujecie, to na pewno ta suplementacja tymiż, że tak powiem, minerałami albo też odpowiednią suplementacją, jeżeli chodzi o odżywki, jest elementem nieodzownym, bowiem eksploatujemy nasz organizm na ciężkim treningu i wymaga on rekonwalescencji w postaci właśnie wspierania się w ten sposób suplementacją. Ja mówię to ze swojego doświadczenia, tak zabezpieczam swoje stawy w wieku, jakim jestem, odpukać, gdzieś tam coś czuję, ale spokojnie mogę dźwigać, spokojnie mogę trenować i cieszyć się dalej treningiem, oczywiście zwracając uwagę na suplementację, odpowiednie zabezpieczenie na treningu. Że tak powiem, cały czas z otwartym umysłem, żeby gdzieś tam człowieka nie poniosło na treningu, żeby sobie czegoś nie zerwać i nie być wyłączonym na wiele tygodni z treningu. Tak to wygląda, w ten oto sposób prosty możecie zabezpieczać swoje stawy, zaczynając od samego początku, dbając już w początkowej fazie treningów, jeżeli zaczynacie z ciężarami, poprzez lata, 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 żeby cieszyć się tym treningiem, żeby stawy działały, żeby było wszystko dobrze. Zdrówka Wam życzę, mam nadzieję, że coś ciekawego wyciągnęliście z tego odcinka. Wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejnym odcinku, ale pamiętajcie, subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Niech Wasze stawy będą zdrowe i niech dźwigają wielkie ciężary bez żadnego dyskomfortu. Ależ tu polszczyzna. Wszystkiego dobrego życzę. Trzymajcie się, cześć.